Witam wszystkich. Chcemy zaprezentować Wam przepis biorący udział w konkursie. Obejrzyjcie, wypróbujcie. Smacznego. Koło gospodyń wiejskich w Zaraszowie. To my, kobiety i mężczyźni z województwa lubelskiego. Chętnie bierzemy udział w różnych inicjatywach społecznych. Z wielką przyjemnością tworzymy, organizujemy i pokazujemy nasze dzieła innym. Lubelszczyzna słynie kaszami. Kasza jaglana, która od kilku lat wraca do łask. Kasza jęczmienna istnieje w różnych odmianach, ale najzdrowszy jest pęczak. Kasza gryczana, ta w naszym regionie najbardziej znana, spopularyzowana i używana. Z niej najczęściej robi się pierogi gotowane, pierogi pieczone w cieście. My chcemy pokazać, jak jeszcze można użyć kaszy. Gołąbki z kaszy z grzybami. To danie od dawna trwa w tradycji naszych potraw. Chcemy dzisiaj zaprezentować gołąbki w kapuście białej. Moja mama pamięta, że jej babcia robiła gołąbki z liści kapusty kiszonej. Kiedyś na dno beczki, w której kisiło się kapustę, poszatkowano, wkładano całe główki tejże kapusty. Smak takiego gołąbka to wspomnienie dzieciństwa. A oto jak najprościej i najszybciej zrobić gołąbki z kaszy gryczanej z grzybami leśnymi polane sosem prawdziwkowym. Dwie szklanki kaszy gryczanej ugotować w czterech szklankach lekko osolonej wody oraz dwoma łyżkami masła. Gotować około 15-20 minut. Po tym czasie zdejmujemy z ognia, zawijamy w pierzynę. Babcia mówiła, żeby kasza uprzała. Grzyby gotujemy do miękkości, kroimy, a suszone uprzednio moczymy. Do kaszy dodajemy pokrojone grzyby, doprawiamy do smaku. Kapustę po obważeniu obieramy z liści i zawijamy w nie farsz. Na dno naczynia wkładamy liście, na nie gołąbki przykrywamy liśćmi. Zalewamy niewielką ilością osolonej wody. Liść laurowy i ziele angielskie. Gotujemy lub zapiekamy w piekarniku w zależności od pory roku. Sos robimy z prawdziwków w śmietanie, doprawiając i zagęszczając mąką. Ugotowane gołąbki polewamy sosem prawdziwkowym.